Witajcie. Dla wyrwania się z codzienności samotna wyprawa do lasu. W tę stronę. Do lasu, do którego mam spory sentyment. To właśnie w tym lesie spędziłem swoją pierwszą noc survivalową. Przykładałem się do niej kilkukrotnie, kilka razy, aż w końcu przełamałem się. Przełamałem się i zrobiłem tutaj swoją pierwszą noc w lesie, oczywiście samotną, która jest bardzo istotna. No, a później to już było z górki. Las może nie jest zbyt duży, aczkolwiek jest trochę podmokły. Największym zagrożeniem są tutaj kleszcze, a sezon właśnie się już zaczął. Oczywiście użyłem środki zapobiegające kleszczom wchodzenia na mnie kremem. Posprayowałem się, zaszprajowałem, kurczę, i wszedłem tutaj teraz w błoto. Takie są efekty, jak się mówi do kamery. Wracając do tematu kleszczy, to oczywiście jestem przygotowany na to zagrożenie i tak jak mówiłem, użyłem środków bezpieczeństwa, chemiczne DEET, o którym już mówiłem z jednych z moich filmów o kleszczach. Przez moją głupotę i nieuwagę spłoszyłem sarnę. Nie mamy nigdy 100% pewności, że jakiekolwiek środki nam pomogą, ale zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że te kleszcze na nas nie wejdą. Ale i tak zawsze musimy sprawdzić się. Dawno tutaj już nie byłem w tym miejscu, bo żeby tu wejść, to trzeba, żeby tu być, to trzeba się trochę wysilić i wejść do wnętrza lasu. Nie ma co wybrzydzać. Oczywiście z chęcią zostałbym na noc, gdyby nie to, że jutro do pracy. Trzeba zacząć uważać pod nogi, bo wszędzie jest mokro. To chyba ten kij, który będzie mi pomagał przy dzisiejszej wyprawie. Będzie moim asystentem. Gdzie tu teraz iść? Nie ma co stosować półśrodków. Ja generalnie mam szczęście do tego, by nie łapać kleszczy, dlatego że w życiu złapałem chyba tylko dwa, ale to w dzieciństwie. Pewnie dlatego, że teraz to mówię, to dzisiaj go złapię. Tutaj coś nam leci nawet na górze. Poleciał helikopter. O! Kawałki zrobione przez bobry. Pogryzione. Jak to zrobić? W ogóle to zgubiłem swój kij. Dobra, nieważne, nie znalazłem kija. No, to jest wszystko zrobione przez bobry. Istne dzieła sztuki. Snycerstwo. Tutaj mamy taką klasyczną rzeźbę. Nie wiadomo do końca, ile ona może mieć lat. Jakieś 1000-1500. Niedokończoną rzeźbę głowy strusia. Prawdopodobnie artysta umarł. Kolejną, no nieco większą rzeźbę. Piersi, jakiś strój, suknia, szyja, głowa, kota. Tutaj ewidentnie mamy prawie skończoną głowę kota, nosek, miejsce na oczy, tu wąsy powinny, fryz, skóra, piersi, tusza, pióra, widać nawet super wyrzeźbiony, głowa, dziób nawet jest, widać bobry tutaj, znają się na anatomii innych zwierząt, skóry, tutaj nie wiem, sowa, kot i nie wiem co tam jeszcze może być. Gadam głupoty tylko. Jest taka pewna zasada survivalu, że jak już jest się w lesie, na wypadzie, na wyprawie, a zwłaszcza samemu, nie dać się zauważyć nikomu z ludzi, a widzieć wszystkich. I właśnie w tym miejscu miałem swoją pierwszą noc, samotna noc. Ognisko, szałas, jakieś jedzenie, pełno komarów. Zabieram się za zbieranie drewna. Materiały do rozpalania już mam, nie jest tego dużo. Woda wychodzi. Do dzieła. Ogień już tam żyje swoim życiem. Na
leci cały czas na mnie dym. No dobra, skończyłem jeść. Żeby się to szybciej spaliło. Bardzo dobrze robi taki wypad na umysł. Jesteśmy tak jakby odświeżeni. Możemy docenić pewne wartości, których tak naprawdę na co dzień nie zauważamy. Warto się oderwać. Ten kaper. Ej, ogień. Najadłeś się już? Chciałem jeszcze tylko dodać, żebyście subskrybowali ten kanał i wbijali na naszą grupę na Facebooku. Tyle.